Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę. Przejdźmy to szybko, bo to są ważne tematy. Bardzo bym prosił o śledzenie strony internetowej w nadchodzących tygodniach. Jak Państwo wiecie, realizujemy budżet partycypacyjny w naszej dzielnicy. I bardzo proszę Panie Marcinie, realizujemy budżet partycypacyjny. Pierwsze spotkanie dla nas radnych z trzech dzielnic, które robią pilotaż, jest 6 maja o godzinie 17:30. To jest w Urzędzie Miasta. I to będzie szkolenie dla radnych. Który jest 17:30, 6 maja. Ale pan to pismo może pan dać. No, trudno było na wykrytowaną sesję. 17:30, 6 maja. Proszę Państwa, ja bardzo jedną rzecz jeszcze proszę Państwa, to będzie w sali Dietla. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, ponieważ tam słyszymy, w jaki sposób my jako samorządowcy mamy się, mówiąc wprost, zachowywać podczas tego budżetu. I tam się dowiemy, czy mamy uczestniczyć jako aktywne osoby, czyli proponujące mieszkańcom, lub na przykład nie proponujące mieszkańcom tego, jakie pomysły będą wpływały. Ja tylko chciałbym przestrzec, żeby nie było pretensji, jeżeli ktoś nie będzie chciał z Państwa uczestniczyć w całym tym procesie, to proszę później nie mieć żalu lub nie wysuwać pretensji, że inni radni przeforsowali projekty mieszkańców w innym fragmencie dzielnicy. Tak nie będzie na pewno, ale od razu wolę na wszelki wypadek zastrzec się, bo wiem, jak było w innych miastach w Polsce i były tego typu zarzuty. Kto nie uczestniczy, mówiąc krótko, nie będzie miał prawa do krytyki. Obecnie nie mają racji. To odnośnie tego. Następnie mamy spotkanie 13 maja w Szkole Podstawowej 31, czyli tutaj, o godzinie 18:00. I na to spotkanie zapraszamy już mieszkańców. Mieszkańców naszej dzielnicy. To będzie pierwsze spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w sprawie budżetu partycypacyjnego. Kolejne terminy już bez godzin, ale żeby Państwo wiedzieli, to będzie 3 i 19 czerwca. No dalej to spotkanie. 19 czerwca to będzie ostatnie spotkanie, a potem praca będzie przez całe wakacje, żeby z tych projektów zadecydować, które są możliwe do realizacji. Czyli da się zaprojektować, da się wykonać. I w szkole 31 na drugim piętrze w tej starej sali gimnastycznej. I proszę Państwa, tutaj tak, na stronie internetowej już jest informacja, gdzie tylko się da trzeba promować. Są już przygotowywane plakaciki. Będziemy kierować maile do wszystkich organizacji pozarządowych, szkół, no wszędzie, gdzie możemy dotrzeć. I tu prośba z okręgów, gdzie macie Państwo parafię, żeby również pomóc, żeby przed 13 maja, najlepiej myślę, że już może na jakichś mszach, czy tam w jakichś ogłoszeniach parafialnych, gdyby padły już takie zdania z ust księży zapraszające mieszkańców na 13, ewentualnie, żeby szukali wiadomości. W kurierze też będzie o tym. Proszę? Będzie plakat stworzony, to już tworzy wszystko to stowarzyszenie. O, te wszystkie gadżety, nazwijmy to, nie z naszych pieniędzy. Też będzie na maila, będzie już stać. No apeluję o włączenie się w to. Po prostu od tego zależy, ile przyjdzie mieszkańców, czy to będzie sukces, czy to będzie nasza porażka. Co będziemy dużo mówić. Aczkolwiek jak będzie mało mieszkańców, to może się zdarzyć, że dwie osoby zadecydują o tym, że będzie realizowana jakaś inwestycja. I reszta mieszkańców nie może mieć o to pretensji. Ja się nie skończyłem. Więc to odnośnie budżetu partycypacyjnego. Teraz, szanowni Państwo, jak Państwo widzicie,